Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Z reguły na tym kanale prezentujemy filmy związane tylko praktycznie z hodowcami gołębi, ze sportem gołębiarskim. Natomiast dzisiaj chcemy jeszcze tak nawiązać troszeczkę do innego tematu. Mamy teraz na Ukrainie wojnę, mamy też tam na Ukrainie przyjaciół, kolegów, koleżanki, znajomych, którym chcemy tutaj pomóc. Z reguły w poprzednich latach pomagaliśmy organizując różnego rodzaju aukcje charytatywne. Były to akcje zarówno na potrzebujące dzieci, potrzebujących naszych kolegów hodowców, na jakieś różnego rodzaju kuracje. Była też taka raz w roku zawsze organizowana od kilku lat aukcja Ludzki Gest, którą pod patronatem księdza Jerzego Kostorza dla tej właśnie fundacji Ludzki Gest pana Kuba Błaszczykowskiego. Natomiast dzisiaj chcemy zaapelować do hodowców o takie wsparcie naszej akcji na rzecz osób, które są tam na Ukrainie teraz. Żeby to nie było tak, że my chcemy pomagać jakoś tak ogólnie wszystkim, to po prostu mamy takie dwa punkty na Ukrainie, a mianowicie Charków i Żytomierz. Dlaczego te dwa miasta? Ja powiem, ostatnie 3-4 lata temu, jeszcze przed pandemią, ja wspólnie tam z kolegą Robertem Szczygielskim jeździłem, spędzaliśmy tam bardzo dużo czasu, bo w ciągu roku było to prawie pół roku. W Charkowie najpierw, później byliśmy jeszcze i w Zaporożu, w Żytomierzu, w Połonnym, no w wielu, wielu innych miejscach, w Odessie, w Czarnomorsku, no w wielu miejscach i budowaliśmy tam organy. I przez to, że robiliśmy te organy w parafiach rzymskokatolickich, które tam są, poznaliśmy też dużo osób. I między innymi właśnie w Charkowie, tam gdzie jest siedziba diecezji charkowsko-zaporowskiej, ksiądz Wojciech Stasiewicz, on tutaj w Polsce u nas był, między innymi się spotykaliśmy z księdzem Kostorzem, z innymi tutaj hodowcami też, bo jak jeździliśmy wspólnie, to wiadomo, że ich odwiedzaliśmy. Ksiądz Wojciech Stasiewicz jest to kapłan z Polski, który tam w Charkowie jest dyrektorem diecezjalnego Caritasu. Oni bardzo tam pomagają, nie patrząc na wyznanie, tam jest katolików siłą rzeczy mniej, na 2-milionowe miasto ta parafia liczy, tam są dwa kościoły, liczy około 4-5 tysięcy parafian, natomiast Caritas obejmuje swoją pomocą wiele, wiele innych osób. Co ciekawe, Kościół Prawosławny nie ma takich instytucji, oni mówią, że mają takie bardziej lokalnie, natomiast jako takie ogólne, takie jak Caritas w Polsce działający, nie mają dlatego z tej pomocy Caritasu bardzo dużo osób innego wyznania też niż rzymskokatolickie korzysta. I właśnie tam teraz w Charkowie, kiedy teraz dzisiaj słuchałem informacje, tam trwają walki, wczoraj też z księdzem Wojciechem rozmawiałem, ksiądz Wojciech mówił, no on wtedy, kiedy był akurat, mówi, tylko słyszał strzały, nie widział tego. Dzisiaj z nim się próbowałem kontaktować, no nie było kontaktu, ale to jest trzeba zrozumieć, kapłan też ma inny rodzaj pracy. I ksiądz Wojciech Stasiewicz jest tam dyrektorem tego właśnie Caritasu. Jemu byśmy chcieli też taką, czy jakoś wspomóc jego pracę, bo oni prowadzą, oprócz tego, że ten ośrodek Caritasu tam w Charkowie, to jest ulica Gogola 4, to jest same centrum Charkowa, tam ja mam taki jeszcze drugi kanał, na którym pokażę, jak wygląda praca właśnie księdza Wojciecha, bo kiedy wtedy byliśmy, nagrywaliśmy o tym film, pokazywaliśmy, jak wygląda Charków, bardzo piękne miasto, no szkoda, że tak jest, no Kijów również jest piękny, też tam byliśmy. Natomiast drugim takim ośrodkiem, którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, jest to ksiądz Piotr, jest to ośrodek w Żytomierzu, to jest największa parafia rzymskokatolicka na terenie Ukrainy. Jest to miejsce, gdzie się urodził m.in. Ignacjan Paderewski, to jest taki silny ośrodek związany z polskością, tam dużo, jak się nazywa, jest tych śladów po Polsce, po Polakach, którzy tam mieszkali i tam jest przeorem, niejako przeorem, przełożonym i proboszczem w zakonie franciszkanów, prowadzą tam w centrum miasta, czyli ulicy Kijowskiej, to jest same centrum miasta, prowadzi ksiądz Piotr Nowosilski. Co ciekawe, ksiądz Piotr Nowosilski to jest ksiądz, który jest hodowcą gołębi pocztowych. On tam wspólnie przy pomocy między innymi też naszego kolegi, on jest już troszeczkę dalej w samym Kijowie, Aleksandr Medwedenko, oni tworzą klub Żytomierz z Kijowem, taki klub kijowsko-żytomierski, tam lata kilkudziesięciu hodowców i oni po prostu są hodowcami gołębi. I ksiądz Piotr Nowosilski, oprócz tego, że jest tym hodowcą gołębi, on jest proboszczem tej parafii, która tam się mieści w Kijowie, w Żytomierzu. On, jak się nazywa, prowadzi również ośrodek między innymi taki dla organizowania kolonii dla dzieci, które przyjeżdżają tam po prostu z całej Ukrainy w ramach wymiany różnego rodzaju młodzieży. Też prowadzą działalność taką duszpasterską w pomoc stricte taką w postaci pomocy materialnej, w postaci pomocy medycznej, terapeutycznej takiej przy parafii właśnie tam w Żytomierzu. I chcemy właśnie te dwa ośrodki, ten w Charkowie i w Żytomierzu wspomóc. Ja pod tym filmem, który teraz nagram, zamieszczę linki do tych filmów, jak tam wygląda, bo ja wtedy, kiedy tam byłem u nich, to na tym kanale takim Nasze Sprawy 24
niejako prezentowałem, jak tam na Ukrainie to wszystko wygląda. Ksiądz Kostosz, z którym tutaj rozmawialiśmy, sugerował, żeby najlepiej taka pomoc wyglądała w ten sposób, że będziemy mieli tutaj na aukcję bonów na gołębie młode, to w większości to są hodowce, gołębie, które no po prostu ich chwilowo tych młodych nie ma, ale jeżeli ktoś taki bon wylicytuje, to ładnie go tutaj zorganizujemy, żeby to było tak no, w formie graficznej nawet. Fajnie się prezentowała, była jakaś pamiątka i teraz takie bony hodowcy, którzy będą zainteresowani, mogą nam sygnalizować, że chcą przekazać. My taki bon za nich tutaj stworzymy, zamieścimy u nas na aukcji, będzie można taki bon wylicytować i całkowity dochód ze sprzedaży tych bonów, tych gołębi będzie przeznaczony na te dwa ośrodki, o których wspomniałem. O tym mianowicie ten ośrodek w Charkowie, to jest dla księdza dysponentem tych pieniędzy, tam będzie właśnie ksiądz dyrektor Caritasu tamtej diecezji charkowsko-zaporowskiej, ksiądz Wojciech Stasiewicz i tutaj w Żytomierzu ksiądz Piotr Nowosilski. Księdza Piotra Nowosilskiego na pewno niektórzy mogą kojarzyć, bo ostatnio na wystawie ogólnopolskiej on wspólnie właśnie z Aleksandrem Medwedenko odwiedził nas tutaj w Katowicach. Tam, kiedy była ta wystawa, można go było spotkać, porozmawiać. On mówi biegle po polsku. Tam zresztą ja, kiedy tam przebywałem w Charkowie i czy w Połonnem, czy w Żytomierzu, to tam praktycznie językiem urzędowym, taki jakby ten, którym się między sobą duchowni wszyscy porozmawiali, był język polski. Tam jest po prostu bardzo silna ta element taki polski. Ale mówię, trzeba tutaj pomóc, bo widzimy, co się dzieje. No, wojna jest jeszcze bardzo ciężkim tematem. Ja byłem żołnierzem kiedyś zawodowym, także no niestety na wojnie nie byłem wtedy jeszcze, no może dzięki Bogu. Natomiast tutaj widzę, że tutaj trzeba naprawdę tutaj pomóc, tym bardziej, że tam na Ukrainie jest poziom życia nie taki jak tutaj u nas w Polsce, dlatego też dużo Ukraińców właśnie do Polski przyjeżdża za pracą, tak jak my kiedyś jeździliśmy na zachód pracować, tak oni teraz tutaj przyjeżdżają. Dlatego myślę, że taka inicjatywa spotka się tutaj z dużym zainteresowaniem kolegów. Oprócz tego, że będziemy takie bony mieli, bo tu już rozmawialiśmy z kilkoma znanymi hodowcami, między innymi z Dominikiem Palarskim, Patrykiem Wróblem, ksiądz Jerzy Kostosz przekaże gołębie, no wielu, wielu innych hodowców. Proszę się zgłaszać tutaj, jeżeli ktoś będzie miał, ja te zapiszę nazwiska wszystkie i te po prostu bony stworzę i wstawimy je na aukcję. Można też, jeżeli ktoś by chciał, może przekazywać nam też gołębie tutaj, gdzie jesteśmy. Teraz się znajduje w Czarnej Wodzie. Mamy te gołębie, gdzie mamy możliwość je przechować. Jeżeli ktoś takie gołębie przyśle, tam też podam adres. Ja te gołębie zrobię zdjęcie, napiszemy od kogo on jest, wstawimy na aukcję, no i później te je roześlemy. I mówię, gdyby ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, zachęcamy tutaj do współpracy, do kontaktowania się z nami. Wszystkie dane kontaktowe, jak również te linki do filmów, jak tam w Charkowie wygląda, czy w Żytomierzu, pokażemy tutaj pod tym filmem w linkach. Można sobie tam będzie zobaczyć. Postaramy się też jeszcze, bo ksiądz Wojciech Stasiewicz i ksiądz Piotr Nowosilski obiecali nam przysłać filmy, jak pokazać, jak wygląda dzień dzisiejszy i będzie można sobie porównać. Wtedy, kiedy my byliśmy 3-4 lata temu, na przykład w Charkowie, pięknie wspominam, plac taki jest ten główny, to jest jeden chyba z największych placów w Europie, noc. Bardzo ładna tam atmosfera była, tam to jest lato, tam jest inny klimat, trochę w lecie naprawdę tam jest fajnie. No szkoda, że teraz tak wynikło. Także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym, no i zachęcamy hodowców do przekazywania tych takich deklaracji o tym, że będzie można takie gołębie w postaci bonów tutaj u nas na aukcji nabyć. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.